Pan Adam Rutowicz, jeden z tych dwóch muszkieterów, którzy doprowadzili do tych spotkań z Markiem Śledziem i przede wszystkim Dariuszem Szpakowskim. No ta frekwencja była budująca, naprawdę trochę brakowało miejsc, żeby tutaj przyjść i posłuchać z panem Szpakowskim tego spotkania, żeby tych wspomnień posłuchać. Jak pan odebrał? Jak w panu to wszystko gdzieś tam zabudzowało dzisiaj podczas tych, myślę, że nawet 90 minut chyba, tak? To tak trochę plus minus jak mecz. To jest mecz piłkarski, zgadza się. Spodziewaliśmy się dużej frekwencji i no, jak widać dopisała. To dlatego, no, tak jak powiedziałem na samym początku, pan Dariusz Szpakowski docierał do wielu milionów Polaków w domach, w pubach, tam gdzie zawsze oglądaliśmy te mecze, te igrzyska olimpijskie, był obecny. Ja sam, odkąd pamiętam, gdzie w domu te relacje sportowe się przewijały, no to głos pana Dariusza był zawsze nam słyszalny i dlatego też no widać, że to spotkanie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie i cieszymy się tym. Wiemy, że jest to potrzebne i warto coś takiego organizować. Właśnie, ma pan w głowie coś dalej, żeby ewentualnie namówić tutaj czy bibliotekę, czy lobbować, żeby to nie byli tylko pisarze, ale właśnie ten świat futbolu żył cały czas, gdzieś co jakiś czas się spotykali tutaj z czytelnikami piłkarze, trenerzy. Tak, w głowie rodzą się coraz nowe pomysły, na razie nie chciałbym ich ujawniać, natomiast ja tu podkreślę jeszcze jedną taką istotną rzecz. I w zeszłym tygodniu spotkanie z panem Markiem Śledziem i z panem Dariuszem Szpakowskim, jakby to miejsce skłoniło do tych pewnych refleksji na temat tego, że warto czytać, że warto być osobą inteligentną, że warto gdzieś tam te wzorce z nauki czerpać, bo bez nich sobie w życiu nie poradzimy. Szczególnie jest to tutaj cenne dla tej młodszej części publiczności, dlatego no, tym bardziej cieszymy się, że właśnie możemy poprzez tą miłość do futbolu przekazać też jakieś takie inne aspekty ważne w życiu. Jeszcze podpytanie co do tego, co dzisiaj pan usłyszał. Czy coś było takiego, co panu utkwiło teraz w pamięci? Coś będzie panu bardziej gdzieś tam się kołatało właśnie z tego spotkania? Coś, czego pan wcześniej nie przeczytał, nie zobaczył, nie usłyszał, to co dzisiaj zaistniało tutaj na spotkaniu z Szpakowskim? No bardzo ciekawe były te takie opowieści zakulisowe, których na pewno nie mieliśmy tam gdzieś okazji oglądać, to, które tam te wydarzenia, które pan Dariusz opowiadał. Natomiast ja jestem dzisiaj tutaj pod wielkim wrażeniem formy, w jakiej jest pan Dariusz i uważam, że chyba jeszcze kolejne Mistrzostwo Świata spokojnie mógłby skomentować. A tymczasem, czy nie brakuje panu go właśnie przy meczach? Osobiście mi trochę brakuje. Pięknie, dobra, fajnie.